No i niestety stało się to, czego wszyscy chcieliśmy uniknąć. Polska niestety przegrała z Senegalem. Najważniejszy jest pierwszy mecz. Ile w ostatnich tygodniach to zdanie się przewinęło? W takim razie jakie mamy szanse na awans z grupy mimo porażki w pierwszym meczu? Dzisiaj przeanalizujemy sytuację w naszej grupie. Będzie jeszcze o zmianach, jakie szykuje trener Kolumbii na mecz z Polską i o Thiago Ciąku, na którego spadła ogromna krytyka po meczu z Afrykanami. Siemanko, to ja, Peter, zapraszam Cię na kolejny odcinek Football Okiem Petera. Jeżeli chcesz być na bieżąco, to oczywiście subskrybuj kanał, kliknij w dzwonek i zostaw łapkę dla zasięgu. Dzięki! Zacznijmy od zasad, jakie panują na mundialu. Jeśli dwie drużyny na Mistrzostwach Świata mają tyle samo punktów, o kolejności w tabeli decyduje różnica goli, a nie spotkanie bezpośrednie. Wniosek? Musimy zacząć strzelać gole. Wydaje się, że decydująca będzie ostatnia kolejka i mecz z Japonią. Po dwóch kolejkach teoretycznie nawet 6 punktów może nie dawać awansu. Tak samo brak żadnego oczka w tabeli. Najważniejsza w takiej sytuacji będzie różnica bramek. Czysto teoretycznie. Oczywiście. Senegal i Japonia mogą awansować do 1/8 finału już po drugiej kolejce, jeśli wygrają swój mecz. Warunkiem jest remis Polski z Kolumbią. Po drugiej turze gier Polska ani Kolumbia nie mają szans na awans grupy. Za to niestety mogą pożegnać się z mundialem. Może do tego dojść, jeśli my albo ekipa z Południowej Ameryki przegra, a w meczu Senegalu z Japonią padnie remis. Niestety fakty są takie, że zespołowi, który przegra w pierwszym meczu, jest bardzo trudno awansować z grupy. Ale jest to możliwe. Jak najbardziej. I wierzę, że stać naszą reprezentację, żeby to zrobić. Po prostu musimy zacząć grać jak na Euro 2016. Kolumbia, tak samo jak my, jest w ciężkiej sytuacji i doskonale zdaje sobie sprawę, że musi z nami wygrać. Z kolei Japonia pokazała, że w tej grupie wcale nie będzie chłopcem do bicia, co wielu sugerowało. Co prawda z Kolumbią praktycznie przez całe spotkanie grali z przewagą jednego zawodnika, ale pokazali na tle Jamesa i spółki dobry taktycznie i technicznie futbol. Byli wyrachowani i dobrze przygotowani fizycznie. Nie wiem jak na tobie, ale na mnie zrobili wrażenie. Napisz w komentarzu, jakie masz odczucia po meczu z Senegalem. Skupmy się w takim razie na Kolumbii. Pekerman już zapowiedział kilka zmian w składzie na mecz z Polską. Przede wszystkim w pierwszym składzie ma wyjść ich największa gwiazda, czyli James Rodriguez. Piłkarz Bayernu ma być w pełni zdrowy i zastąpić Cuadrado. Oczywiście nie zagra z nami Sanchez, który będzie pauzował za czerwo. Jego miejsce ma zająć 25-letni Barrios. Kolumbijczyk gra w Boca Juniors i jest defensywnym pomocnikiem. W minionym sezonie rozegrał 24 mecze i strzelił jedną bramkę. Dziennikarze przewidują, że może dojść jeszcze do 2-3 innych zmian. Jak myślisz, wygramy z Kolumbią? Napisz w komentarzu. Teraz czas na Thiago Ciąka, który został mocno skrytykowany przez media i kibiców. Polski obrońca grał bardzo niepewnie przez całe spotkanie i popełnił kilka błędów. W 38 minucie niefortunnie interweniował. Chciał wybić piłkę spod własnej bramki, niestety strzelił samobuja. Dziennikarze BBC umieścili Ciąka w najgorszej 11 pierwszej kolejki. Polak znalazł się wśród takich sław jak De Gea, Luis Suarez, Mario Gomez czy Sterling. Piszemy w komentarzach, jakie masz przewidywania co do meczu z Kolumbią. Polska da radę wygrać? I kto powinien zagrać w środku defensywy? Cionek powinien dostać drugą szansę, czy nadszedł czas Bednarka? Oczywiście, jeśli Glik nie wróci do zdrowia. Dziękuję Ci za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że Ci się spodobał. Jeśli tak, daj łapkę w górę, to mnie naprawdę bardzo motywuje. Jeżeli chcesz być na bieżąco, to oczywiście subskrybuj kanał, kliknij w dzwonek, wpadnij na mojego Face'a, na grupę, wszystkie linki masz na dole w opisie. Zostaw łapkę dla zasięgu, za niedługo nowe ciekawe odcinki. Siemanko!